Kolejne stoisko, troszeczkę inna sceneria. Ford Mustang BSN-u, kupa koni, a w nim bywaj. Ze mną Patrycjusz, może coś powiesz o tych targach, porównując do innych imprez, na jakich bywałeś. Teraz już masz, możesz coś powiedzieć, bo rano, jak się widzieliśmy na początku, jeszcze nie było wiadomo, co tu się będzie działo, no ale teraz już można coś chyba powiedzieć, więc jak ty to widzisz? No powiem szczerze, no wydaje mi się, że te FIWE to już idzie tak do góry, tak jak kiedyś, może nie aż tak bardzo, bo wiadomo, że te pomieszczenia są mniejsze, ale już się robi coś w stylu takiego FIBO. Chyba najbardziej już prestiżowa polska impreza co do targów. No frekwencja ludzi mega, nie? No ludzi, sam widzisz, nie da się przejść, co chwilę dochodzą nowi, tak mi się wydaje przynajmniej, bo coraz gęściej jest. Już samego rana już wiedziałem, że będzie ostro, kiedy jeszcze targi były, może tak powiedzieć, niedostępne dla normalnych ludzi, a już było ich sporo. Także wydaje mi się, że z roku na rok ta impreza rośnie w siłę, co dla nas wiadomo na plus, bo marketing naszej branży się gdzieś tam rozszerza i poszerza się o nową rzeszę klientów, z czego ja osobiście się cieszę. Także mówię, no targi mega chyba udana impreza, zobaczymy jak to jutro będzie, bo z tego co pamiętam w zeszłym roku niedziela akurat była słabszym dniem, jeżeli chodzi w porównaniu do soboty, no, a wszystko się okaże, mam nadzieję, że będzie podobny dzień jak dzisiaj, nie? A powiedz mi jeszcze teraz odnośnie twojej osoby, wiadomo, kontuzja i tak dalej, może powiesz, czy planujesz jakiś powrót w ogóle na scenę, jak to wygląda u ciebie na dzień dzisiejszy, może ktoś nie wie o tym, co u ciebie się dzieje, więc powiedz dwa zdania na ten temat. Czy na dzień dzisiejszy to jestem, można tak powiedzieć, w takiej fazie zagęszczenia, chciałem troszeczkę tak jakościowo się podrasować tutaj między innymi też na tą imprezkę. No wiadomo, lada dzień wrócę znów do budowania masy mięśniowej, można nawet powiedzieć odbudowywania sprzed kontuzji. No kontuzję miałem w styczniu, mówię, no nie będę się teraz rozwijał nad nią. Jeżeli chodzi o plany co do mojej jakiejś tam kariery, to wydaje mi się, że jak coś, to pierwsze kroki na wiosnę bym zrobił. A jeżeli nie, no to jesień, nie? Na pewno nie powiedziałem, mówię, jeszcze ostatniego słowa, chcę jeszcze wyjść z taką formą, która będzie mnie zadowalała, bo jeszcze nigdy takiej nie uzyskałem. I cel jest być lepszym niż poprzednio byłem. To mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć Ci spełnienia tego celu, no i żebyś się rozwijał co najmniej tak mocno jak te targi. No nie dziękuję, tylko pokażę to na scenie. Na razie. Trzymam za słowo.